dzisiejszym odcinku zbudujemy największe muzeum w Roblox. Będziemy grać w Museum Tycoon, czyli Tycoon, w którym budujemy oraz zarządzamy naszym własnym muzeum. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, koniecznie zostawcie łapkę w górę, a my przechodzimy do odcinka. Dobra, słuchajcie, dzisiaj muzeum. Welcome to Museum Tycoon Ishi, kolejny tycoonik. Go to the button to build new parts of the museum. Siemano, sidewalk. Okej, okay, zarabiamy kasę, dobra. Każdy item zwiększa ci zarabianie kasy. Exhibit items will you get extra bonus cash. Aha, nie wiem co są exhibit, chyba jakieś te, jak się nazywa. Te co się, eksponaty jakieś się zwiększają. Dobra, tak, eksplorujemy mapę. A, mamy eksplorować mapę, naprawdę? Dobra, to zobaczymy, base. Entrance, dobra, i teraz zaczyna się drogo. Okej, okay, dobra, teraz zaczyna się drogo. Garden set 50 pierwszy kosztuje, dobra, to zaraz sobie zbierzemy. I elegancko, ale że będziemy musieli pracę tej, znaczy pracę, szukać rzeczy, to aż mnie to zdziwiło trochę. Dobra, garden set i mamy teraz więcej. Your main income is now $4. Okej, okay, zobaczmy sobie w takim razie mapę. Czy możemy się tepnąć fly? A, można latać, mordo, po co mi latanie? Są jakieś Twitter kody. Czy mam jakiś Twitter code taki na start, że wiecie, że po prostu jest z tym? A, jest jakiś Twitter code, dobra, używamy Twitter code'a w takim razie, myk, myk, myk. 1000 kasy, dobra, robimy progres w takim razie. W takim razie walić, po prostu lecimy. Verification to earn bonus cash. Nie, ja tam, bo to trzeba followować pewnie i tak dalej. Dobra, sidewalk, tutaj mamy parking lot. Czyli mamy garden set, dwójkę tej entrance, byk, 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 byk. Co się dzieje? Bench set, czyli ławeczki, VIP statue nie potrzebujemy. Entrance banners, entrance plants, lobby zafryte jest, elegancko, dobra. I mamy już jakiś tam począteczek zrobiony. Teraz sobie możemy te 400 dolców zebrać. Tylko, o, ktoś przyszedł do naszego muzeum, siemano. Siemano, ziomuś. Egypt exhibit. I dostaliśmy coś. You can purchase exhibit artifacts to increase revenue more. Okej. Okay. Rune stone. Make golden. Aha, gold diffy. Okej. Okay. Dobra, collect cash. Myk. Okej, okay, czyli za każdą taką rzecz dostajemy coś. Okej, okay, dobra. Nie wiem, czy ten typ jak spojrzy w jakąś stronę, to laguje. Jakby, jak w złą stronę spojrzę, to zaczyna lagować. Nie wiem, o co chodzi z tym. Lobby plants. Okej. Okay. Income 22. I teraz zaczyna lagować. A ci ludzie tak lagują. Chyba. Tutaj mamy kolejną jakąś rzecz, ale tu musimy najpierw zebrać te inne rzeczy. Dobra, na spokojnie. Rune stone, lol. I wonder how rune stone works. No nie dowiesz się teraz, bo tutaj moje jest. Dobra, tutaj mamy to. Tutaj mamy ławki, dobra. A jestem ciekawy, co jest na tej mapie, bo tam było, żeby eksplorować mapę. I teraz jestem strasznie ciekawy, dobra. Lobby be benches. Dobra, nie gadaj już o tych ruby stone'ach, tam mnie lagujesz. Dobra, w takim razie zobaczmy sobie, co możemy znaleźć na tym mieście, bo jak możemy coś znaleźć, ja bym chętnie to znalazł i se wziął. I to by było całkiem w porządku. Mamy dwa speeda za robuxy. Ja w ogóle nie mam robuxów, w ogóle. Żadnych robuxów nie doładowywałem ostatnio, więc lecimy totalnie free to play, ale chcę zobaczyć, co tutaj można ciekawego znaleźć na tym mieście, bo rzeczywiście było coś takiego, że eksploruj mapę, aby zostać jakieś tam rzeczy. Także sobie to zobaczmy. Co tutaj jest? Halo? To jest jakiś budynek. Czy to będzie po prostu ten? Proszę, żeby to nie było po prostu... to jest czyjeś, prawda? To jest po prostu czyjeś muzeum. Czy to jest po prostu zbudowane muzeum i takie będzie potem, czy nie? No nie, to jest czyjeś. Poszedłem do czyjegoś muzeum, ale to jest 15 koła, 6 koła. Wypłaćmy. A nie można wypłacić czyjegoś, szkoda. Bardzo szkoda, ale typa ma tutaj zbudowany... Ja nie mogę, dobra, zaspoilerowałem sobie trochę, ale dobra, czy jak resetniemy haktę... A nie, teraz jest... A, nie wiem, kto to dodał w ogóle, to jest mega, mega słabe. Serio, ów było lepsze. Dobra, jesteśmy u siebie. Zbierzmy sobie naszą kaskę. No nic nie znalazłem, tak szczerze, więc nie wiem, o co chodzi. Dobra, myk. Mamy 850. Co potrzebujemy kupić najpierw? Ja bym myślał, że to lobby przydałoby się to kończyć. 500 plus 300 mamy tutaj. Myk, myk. I każda... Dobra, opłaca się najbardziej najtańsze rzeczy. To już wiemy. Mój tutaj moja kaska leci. Dobra. Dobra, nie tańcz dookoła tego obeliska. Po co ty to robisz? Po co ty tak robisz? Chłopie. Entrance Benzhes. Dobra, to się przyda na pewno. Nie, wszystko co jest najtańsze, to się opłaca brać od razu. Wszystko co jest najtańsze, to się opłaca brać od razu. To jest mega OP. Szczerze, jest mega ciężki ten tycoon. Ja już widzę, że jest mega ciężki. Jest taki typical. Aquarium Exhibit. Aha, 125 tysięcy. Jasne, już to kupuję. Pewnie mogę... O. No i to był dźwięk z Pet Simulatora. Czekajcie.
To jest dźwięk z Pet Simulatora, jak odbierasz pety z maszyny. Chyba tak, chyba to jest ten dźwięk. W sensie na pewno to jest dźwięk z Pet Simulatora, tylko nie wiem jaki dokładnie. Jaka skamowa! To jest jakimś tanim kosztem robione, złodziejskie to jest. Złodziejskie. Main carpet, to by się przydało. Ej, halo ludzie! Co wy tu szukacie, jak tu nic nie ma? Możecie zobaczyć jeden exhibit, jeden eksponat, którym jest to. I tyle, nic więcej nie ma. Sorry, ale nic więcej nie kupiliśmy do naszego muzeum, do widzenia. Dobra, kupmy ten carpet, co tam mamy. Za 300 on chyba był, tak? Czy za 500? Za 400! Dobra, to odbierzmy jeszcze raz. 90 potrzebujemy, także myk. Okej, okay. Siemano. Dobra, mamy 400, kupujemy ten main carpet. I zobaczmy, czy nam to odblokuje jakieś opcje. Jest, lobby path lighting. Lightning. Dobra, lobby desk też się przyda na pewno. Wszystko, co najtańsze się przyda. Tak, zbieramy najtańsze rzeczy, ale ta kasa mi nie rośnie. Cały czas leci po 10, ja nie wiem o co chodzi. Aha, dobra, ja jestem... Właśnie taki jestem. Dobra, lobby desk. Lobby desk plants. Obelisk! Będziemy mieli dodatkową kasę tutaj. Myk. Teraz mamy sarkofagi. Dobra, Egypt Walls? Nie, chyba walniemy coś tam. 650 to było. Tutaj mamy T-Rex, to nas nie interesuje. Tutaj jest lobby roof i lobby path. Także weźmy sobie to. Teraz potrzebujemy 1000, także zaraz 1000 weźmiemy. Dzięki, myk. Okej, okay, i tutaj jeszcze coś mamy. Tutaj mamy kolejny tysiak. Nie, no dobra, ja jestem burakiem, ja mogłem tak szybko sprogresować. A ja brałem z jednego, myślałem, że to jest jedno to samo. Dobra, to troszeczkę inaczej teraz by to poszło wszystko. Dobra, mamy już to zrobione. Ty, jak to się buduje? Mordo, nie szalej tak. Dobra, tutaj mamy 600, to odbierzmy sobie te 600. Kupmy Egypt Carpet Path. Elegancko, jeszcze są lajcy. A to lajcy potrzebujemy? Przecież nie mamy sufitu nawet, lol. Dobra, zobaczymy. Na razie zbierzmy tutaj 1000. I jeszcze tutaj mamy trochę. Halo, ile tutaj mamy? Myk! Prawie dwa klocki już mamy. Ej, elegancko jest, dobra. Co musimy sfarmić najpierw? Ha, to będzie git. Wallsy będą git. Także kupmy wallsy. Zbierzmy tutaj. I wallsy kupmy. Myk! Mamy ściany! Mamy kurtynę! To jest za 500 kurtyna. Ej, to mogę ją kupić. Dawaj. Pyk. A, halo. Myk! Kurtyna! Elegancka kurtyna. Dobra, co mamy jeszcze na zewnątrz? Tutaj mamy jakieś rzeczy, rzeczywiście. Tutaj mamy jakieś rzeczy po 700. Egypt Banners. Myk, a tutaj za 200. Myk. Dobra, a tam mamy dalej coś. Zobaczmy, po ile te rzeczy są tutaj. Tutaj jest na przykład Garden Set 3. Tutaj mamy Car Exhibit. Możemy tutaj kasę z tego brać. A, i to jest zero. Co my tutaj mamy? Spawn Car. Super Car, super. Musisz pójść teraz. No to spoko. To nas nie jest tak na razie, ale RTL to jest ten exhibit do kasy. Dobra, to na razie nam to nie jest potrzebne, bo to będzie dopiero później potrzebne. Prosta sprawa. Dobra, czy możemy przez okno jeszcze wskoczyć? Chyba możemy. Możemy, oczywiście, że tak. Dobra, to zbierzmy kasę stąd i bierzmy kasę dalej. Weźmy kasę sobie jeszcze z oczywiście zewnątrz. Tutaj mamy ile? Dwa koła, czyli mamy już cztery koła. A 4,5 kosztował ten sarkofag, kosztował 4,5. Dobra, dozbierajmy. Myk? 4,5, dobra. Kupujemy sarkofagi. Myk! Elegancko. I teraz Egypt Exhibit Become is now 55. Na sekundę, 55. Patrz, jak leci kasa. Elegancko. Elegancko leci kasa. Dobra, zbierzmy jeszcze trochę. Myk. Pyramid Stands teraz. 1250. To sekundkę będziemy zbierać przecież. My na te piramidy. Ej, to jest całkiem w porzo. Ten typ jest całkiem w porzo. Naprawdę ten typ mi się podoba. Mimo, że jest takim zwykłym tajkunikiem. Bardzo zwykłym, bo się wchodzi w przyciski. To jest całkiem w porzo. Dobra, ile teraz mamy? 75 na sekundę. Dobra, ej, my potężnie lecimy progres. Zbierzmy to i kupmy sobie sign. I teraz mamy tablicę Egipt. Spoczko, tablica Egipt. Bardzo mi się podoba. Tutaj typo, tańcz przy sarkofagu. Nie tańcz przy sarkofagu. Co ty robisz w ogóle? Ja nie mogę, co za dziwny typek. Nie mogę z takich ludzi. Kto tańczy przy sarkofagach? Nie wiem, ale ten typ, ja w sensie AI, to jest zrobione jakoś randomowo.
Typo przychodzi tańczyć przy sarkofagu. To się czasami zdarza. Lewy. Tu chyba oj, tu będą kolejne rodzaje. Jakby wiecie, musimy dokończyć jeden. Czyli musimy dokończyć Egipt, żeby pojawiły nam się kolejne. Ej, to będzie. To jest w porządku pomysł na serię teraz, jak to jest tak pięknie podzielone. Może by co robić serikę? Nie wiem, napiszcie. Napisz w komentarzu, mordo. Dobra, zbierzmy to. Ile potrzebujemy? 6000 na najdroższą rzecz. Dobra, to jest drogie dosyć. 6 klocków to jest całkiem sporo. Już mamy 3,8K. Czy mi się opłaca w takim razie zbierać do 6K, żeby mieć piramidy czy Egiptów? Nie, o dach to tam niepotrzebny. Słoneczko świeci. Także 6 koła. Dla tysiaka jeszcze potrzebujemy. Ej, na czynku mamy. Raczej mamy. Czekaj. 700? No i teraz lecimy, odbieramy i mamy te piramidy. Zobaczmy te piramidy w takim razie. Let's go, dobra. Myk. I mamy 105 na sekundę teraz leci. Egipt stąd dwa koła. Nie, no to panie, teraz to na chillku. Jak 100 na sekundę mamy. Myk, dwa koła, no to my już mamy dwa koła. Dobra, kupujemy kolejne i teraz zamiast 105 będzie... ile? 120, elegancko. Dobra, Egipt stąd. Teraz 3,5 klocka na gemstone. Dobra, kupmy już cały Egipt. Cały Egipt, myślę, że to będzie dosyć dobry progres. Tak mnie się zdaje, także zróbmy full ten Egipt i to będzie całkiem przyjemne. Tylko lecimy najpierw odebrać tutaj. Siemano, przepraszam bardzo. Dobra, zbierzmy to. I może stać nas jeszcze na gemstone. Także go kupmy. 3500 myk. Dobra, Sphinx 10 klocków. Ale dobra, on ta dużo na pewno. Very interesting. Yes, it is. It is very interesting, mordo. Bardzo też mi się podoba, także let's go. Tutaj odbieramy, kupujemy w końcu dach. Siemano, i nie mamy... Skylight tutaj jest, Egypt Lights. Dobra, musimy teraz 6400 zebrać, żeby mieć na te nasze światełka całe. Musimy te światełka wziąć, one się przydadzą. Musimy full Egipt skończyć, słuchajcie. To jest rush Egiptu po prostu. Lecimy full rush. Full rush na Egipt, let's go. Dobra, odbieramy jeszcze tutaj. Chyba mamy, nie, 400 jeszcze. No to poczekamy sobie te, już. Ej, dosyć szybko leci ta kasa, nawet bardzo szybko bym powiedział, także git. Bardzo git. Albo 10 koła na Sfinksa. Nie, lecimy 10 koła na Sfinksa, najpierw te droższe rzeczy walnijmy. Dobra, 10 koła. Przecież to chwila, moment. 7900, odbierzemy to, wrócimy i już będziemy mieli. To na chillku, patrz. 1000, no i już tysiak tu już na pewno się tam zebrał, na 100%. Nie mamy Sfinksa za 10 koła. Elegancko, on może dać dużo, on może dać bardzo dużo. Mamy 120 teraz na sekundę. Czyli teraz mamy 175. Dobra, to było mega Geograph Exhibit, walnijmy sobie od razu. Dobra, to już niech tam. Aha, czyli będziemy mieli nowe do zbierania, tak? Czyli jak to działa, czy po prostu Exhibity nas chodzą, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, ale chyba odblokowaliśmy wszystko, co chcieliśmy. 3600 do odebrania tutaj. Także jeszcze te światła sobie kupmy, myk. I jeszcze 3400 na ostatnie światła i będziemy mieli full Egipt zrobiony. 3400 potrzebujemy. Oto już. Dobra, mamy 3600. Biegniemy. Myk, Egypt Lights. I mamy zrobione całe. W końcu udało się. Udało się zebrać całe. Także let's go. Egipt zrobiony. Odbierzmy sobie jeszcze tutaj. I zobaczmy, czy kasa nam się nalicza tutaj, czy będzie się naliczać tam. Myk. Aha, patrzcie, oddzielnie jest, tutaj się zbiera teraz. Aha, czyli z każdego działu oddzielnie muszę zbierać kasę. Czyli najpierw było kupić automatyczne kolektowanie kasy, to wtedy miałoby sens. Jaka skamuwa, ej. Przecież to jest giga skam. Przecież to jest jakiś giga skam. Nie, no dobra, to przecież to zajmie wieki, żeby to zrobić. Teraz latać wszędzie. Kupmy jeszcze obsydian. I kupmy jeszcze to. 48 już zbiera. Ej! To nie jest takie złe w sumie. Jak tak zbieramy, ale no to już dosyć szybko leci jeszcze muzeum chyba. Już chyba szybko będzie lecieć. Jak tylko w ogóle tego outside nie zbieramy, co ja? To jest problem. To jest problem, że my w ogóle nic na zewnątrz nie zbieramy. To na pewno troszeczkę przeszkadza. 3 koła za kamienie. Przecież to są darmowe kamienie. 4,5 klocka za kolejne. No cholera by to. Dobra, zbierzmy w takim razie to. I będziemy mieli 4,5 klocka. Dobra, no to kupmy jeszcze te bushes, czyli te, no, krzaki. Bardzo ładne krzaki, dziękuję bardzo za te krzaki. Szczerze, w porzo, żeby to zrobić w całości, ale zajęłoby to pewnie 3 godziny, także trzeba będzie troszkę strajkować, jeżeli będziecie chcieli, no i co, no i elu.